Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Zapraszam Was oczywiście do oglądania, nie będę przedłużała. Dzisiaj będzie również ciekawie, inspirująco. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź też sugestie, bądź też tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w kolejnym moim filmie, na dole w sekcji komentarzy zapraszam. A tymczasem zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Moi drodzy, ja jeszcze tylko tak na chwilkę do Was przyjdę, zanim wyjdę do pracy, bo dwie rzeczy, które naprawdę mi się sprawdziły ostatnio, a mianowicie przetestowałam sobie tę próbeczkę, zobaczcie, Clinique. I to jest taki dwufazowy kremik, lotion, zwał jak zwał. W każdym razie to jest petarda. Moja skóra od tego raz użyłam, naprawdę raz użyłam. Zobaczyłam, że ta moja skóra, ona tak pięknie została nawilżona. Ona ma tutaj tą dwufazową jakąś warstwę. I rzeczywiście błyskawicznie skóra dostaje tyle dobrych substancji. Nie wiem, co to takiego jest. Powiem Wam szczerze, ja się na tym nie znam. Nie będę się pod tym kątem wypowiadała, bo nie jestem kosmetologiem, ale to jest genialne. I co zrobiła Angelika? No oczywiście nie byłam sobą, gdybym nie sprawdziła ceny. Więc zaraz poleciałam do komputera sprawdzić, ile to cudo kosztuje i cena mnie zabiła, bo wyobraźcie sobie, że tam było chyba 120 ml, chyba tak, kosztuje około 250 zł. Ja mówię, dlaczego zawsze rzeczy, które mi się podobają, perfumy, które mi się podobają, rzeczy, które mi się podobają, przedmioty, które mi się podobają, kosmetyki, które mi się podobają, zawsze muszą mieć tak wysoką cenę. Ale widocznie ten typ tak ma. Zawsze wybierałam najlepsze rzeczy, które niestety, jak patrzyłam na cenę, zwalały z nóg. Rzadko mogłam sobie pozwolić na coś takiego, wiecie, luksusowego. Teraz wiem oczywiście po latach, że lepiej mieć tych rzeczy mniej, a lepszej jakości. Zresztą od zawsze wiedziałam, ale nie zawsze było mnie stać. Nieraz po prostu musiałam mieć, więc wolałam mieć nawet tej tańszej, w tańszej wersji. Coś dzisiaj mam problem z wysłowieniem się, przepraszam. Więc wolałam mieć rzeczy w tańszej wersji, aniżeli nie mieć w ogóle. Ale dobrze, ja nie o tym. Więc tak, ten produkt ląduje na mojej kolejnej wishliście do kupienia. A i tu zobaczcie, bo to jest taka wersja, którą widzicie, można kupić z taką też pompeczką, czy z takim atomizerem, nie wiem. Dajcie mi znak, jeżeli któraś z Was miała ten produkt, bądź też ma i rzeczywiście podzielacie moje zdanie, dajcie mi koniecznie znak, czy rzeczywiście to działa tak, jak mówię i przy takim dłuższym stosowaniu ta jakość Waszej skóry się poprawiła. No i drugą rzecz, którą też już Wam kiedyś pokazywałam, ale jeszcze raz Wam pokażę. A co? Duplo. Duplo w białej czekoladzie. To jest obłęd. Jak to smakuje, moi drodzy. I wczoraj do pracy koleżanka, która jedna wróciła chyba z zagranicy, ale nie wiem skąd, nie dopytałam. W każdym razie przyniosła do pracy precelki w białej czekoladzie. Mówiłam Wam, że ostatnio mam jakiś dziwny obłęd, jeżeli chodzi o białą czekoladę. I powiem Wam, że tak. Wczoraj zjadłam jedno duplo i już mi się kończą, więc na pewno będę sobie znów zamawiała na Allegro. Szukajcie, bo ja właśnie też na Allegro kupiłam. To duplo też kupiłam w takim zestawie słodyczy, które przyjechały z Niemiec, więc tam będę poszukiwała tego. Może rzeczywiście jeszcze przeszukam Allegro i znajdę też takie precelki w białej czekoladzie, ale tamte były błędne. Powiem Wam, że
typowe takie pracelki, wiecie, słone, jak mamy na przykład naszego Lajkonika. I właśnie do tego ta przepyszna biała czekolada z taką nutą waniliowo-śmietankową. Dobra, rozmarzyłam się, dosyć tego dobrego. Tu jeszcze też widzę, że pudełeczko leży po olejku, które też sobie rozpakowałam, a olejek, który tutaj mam, to jest moja kochana bergamotka. Pamiętacie, kiedyś Wam też mówiłam o tych olejkach? Jest nawet u mnie film na kanale na temat olejków eterycznych. Wczoraj sobie oczywiście serwowałam, ale Wam nie pokażę, bo właśnie stoicie na tym kominku, który wczoraj był rozpalany. Ale tak, jeżeli mam wybierać, to ja tylko Dr. Bettę, więc miałam różnych firm, różnych marek, ale Dr. Bettę moim zdaniem jest najlepsza jakościowo i rzeczywiście te olejki są takie naturalne, nie są jakoś tam, wiecie, rozdrabiane, są też dość takie gęste, intensywne, więc jak najbardziej Wam mogę jej polecić. Dobra, kochani, lecę. Także trzy produkty, które zużyłam, w których jestem obłędnie zakochana. Widzimy się w dalszej części mojego vloga. Pamiętacie tą focaccię, którą robiłam? I wymyśliłam, że dzisiaj zrobię bardzo fajne, proste danie. Tyle mi jej zostało. To jest ta podwójna porcja. Tutaj pokroiłam w plasterki cebulkę, mam ten ser cheddar do pizzy. Tu już ugotowano oczywiście w talarkach, jak możecie zobaczyć, burak, jajka i tak będzie wyglądało moje danie. Wszystko, wiecie, położę, znaczy najpierw przede wszystkim będę chciała ją odpiec. I tak się zastanawiam, czy zostawić taką grubą, czy ją przekroić na pół i chyba ją przekroję na pół, zrobię po prostu taką a la pizzę. Dobra, kochani, nie gadam, biorę się do pracy. Voilà! Śniadanko gotowe. Myślę, że będzie bardzo pyszne. No z tymi jajkami troszkę mi nie wyszło, ale nieważne. Liczy się smak. Tutaj, jak mogliście zobaczyć, na przebitkach posypałam czarnuszką, płatkami migdałów. Dałam też taki, mam w prezencie, dostałam ocet balsamiczny, taki krem bardziej. Więc troszeczkę nim polałam. Dałam też tutaj jogurtu zwykłego takiego
marki Bieluch. Tu już mam zaparzoną zieloną herbatkę z pigwą. No, więc moi drodzy, takie będzie moje śniadanko. Życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie. A ja tutaj tak pałaszuję to, co dziś sobie przygotowałam. Moi drodzy, robimy już zakończenie tego vloga. Ja już jestem praktycznie gotowa do pracy. Jeszcze tylko tam na sam koniec Wam powiem i pokażę nowy zapach, znaczy nowy, stary, ja go już kiedyś Wam pokazywałam. To jest też przepiękny zapach, taki kobiecy, ale słodki, z zadziorem, z wanilią, troszkę pieprzny, troszkę kwiatów czuć, no po prostu jest cudo. I wiecie co to jest? Pewnie znacie tę buteleczkę. Jest to Katy Perry i zapach Killer Queen. Tak jak prawdziwo, tak jak na, właśnie, tak jak na prawdziwą królową przystało. Nie chcę dzisiaj nikogo zabijać. Mam nadzieję, że nie będę musiała. Aczkolwiek wiecie, jak to jest w życiu. Czasem mamy ochotę po prostu z niemocy zrobić wiele. Ale dobrze, kochani. Żarty żartami, czas zbierać się do życia, bierzemy tego byka za rogi. Ja Wam, kochani, bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że ponownie byliście ze mną, za to, że jesteście, za to, że jest tutaj kilka świetnych, cudowych, nowych osób. Cieszę się, że wspieracie mnie. Dla nowych jeszcze tylko taka mała przypominajka, że moje filmy ukazują się 3 razy w tygodniu. Jest to środa, piątek i niedziela. W środy i piątki moje filmy są o 21:00, natomiast w niedzielę o 7:00 rano. I tym akcentem, moi drodzy, tym ogłoszeniem z Wami się żegnam. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. Buziaczki śle. No i co? Do następnego. Ciao!